On chyba już dzisiaj nie zagra w Forze. Ha, o! Ja to było na milimetry chyba! Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Ostatnio czytałem ciekawy komentarz, że w Forzie Horizon 5 w trybie dowolnym, tak jak sobie teraz jeździmy po świecie, nie ma w ogóle burzy. Ej, zobacz na to. To jest z Armageddon, bo teraz mamy sezon, wiesz, burzowy? Patrz, co tu się wyrabia. Chłopie! Ej, ale trzeba przyznać, że ten, że te burze, no, rzadko tutaj występują w Forzie Horizon, no nie? Ja powiem szczerze, widzę ją chyba pierwszy raz od kilku miesięcy. Czasami chcielibyśmy sobie po prostu w taki burzowy... O, czekaj, bo... Czy ja wyjechałem z burzy, czy ona po prostu tak gwałtownie się skończyła? Ej, ja nie chcę... Ej, jest przy tym sterowcu burza! Okej, okay, ale nie, nie ma już. Czekaj, to jest w końcu, czy nie? Ty, w powietrzu nie było, przy ziemi trochę tej burzy jest. Ej, wygląda na to, że burze są tylko tutaj, gdzie są lasy. Bo wyjechałem z tego miejsca i nagle burzy nie było. Ale dziwne. O kurde, pojawiłem się na mapie od razu drop. Co prawda gówniany, ale no, dziwne aż takie. No okej, okay. Startujemy. I cyk, bierzemy tego Peugeot. Gram tylko i wyłącznie skrzynia sekwencyjna, a i tak wszystko przegrywam. Przynajmniej w Forzie Horizon 5, bo jak gram w czwórkę, to jest mi jakoś tak łatwiej. Ja pierniczę, początek meczu jest okropny. No kurde, jadę już tyle, całą mapę przejechałem i żadnego dropa, cały czas tym Peugeotem. Ford Escort, no kurde, ten sam poziom. Ech, o, w końcu! Dawaj, to szybko zabieramy. O, shit! Jeep? No nie wiem, nie wiem, kurde! Co to będzie? 3 km pojechał tutaj. Czekaj, mapkę, o kurde, jak się mapkę... Dobra, teraz nie będę sprawdzał. Jadę na przełaj, tak, o kurde! O kurde! O! Ty, wyprzedziłem trojkata, póki co! O, shit, jakbym trojkata ograł na samym początku. Dawaj, dawaj, no. O kurczę, tam przez górkę będzie. Nie, on mnie jeszcze może dogonić, to jest trojkat, kurde! Ach! Ciśnij, ciśnij, ciśnij! Ja, 200 na godzinę. Ej, co ten gościu? Zniknął... What?! Poddał się trojkatem?! Przecież ja bym tym pudłem tutaj przez te góry nie przejechał! Co za typ! Nie wierzę! Trailhata mi oddał! W ogóle skąd on go zdobył? Czekaj, bo ktoś mnie tam goni. Chyba coś dobry, nie, słaby chyba. Czekaj, ale pojadę do krawędzi strefy. Będę dał wolnego. Widzicie na mapce tam? Gaz, 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 okej. Okay. I zawracamy. Zrobiłem go, nie wiem czy on mnie, czy ja jego. A czy on jest mądry? On wyzwał trajkata! Tym Deberti, to jest słabe auto! Dobra, jedziemy, jedziemy! I tu będzie hopka, to jest taka hopka, że hopka. Kurde, powiem ci, że ten trajkat nie jest taki szybki. No przynajmniej tu pod górkę, nie? Dobra, jedziemy. O! O! Ja pierniczę, co to miało być? Prosto w jakiś ten... Aha, tutaj jest teraz taka opcja, że jest woda, której nie można przejechać i trzeba przejechać przez most, żeby tą wodę ominąć. I tu jest most, gdzieś. O, tutaj. I teraz możemy powalczyć. Teraz możemy powalczyć. A, tu się jakiś drop pojawił, ty. Jedź w las, chłopie. Dobra, co się stanie? Jak ten mnie Debertim ogra, to będzie wstyd! O, shit! O, shit! Ale walka! O, ho, ho, ho. Dawaj, 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 dawaj! Patrz, jaka walka, ty! O, nie, drzewo! O, kurde! O, co to było?! Nie! Co to za zasrana gałąź?! O!
Dawaj, 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 dawaj! W drzewo walnij! Uderz w coś! Kurde! O kurde, co się stanie? O shit! Jest! Ja to było na milimetry chyba! Ja pierniczę! Chłopie, co to było? Ty ten ręcznarz mi się tu poluzował! Ale to był fart! Ej, najgorsza była ta kłoda! Ja dostałem jakiegoś ataku, jak uderzyłem w tą kłodę, człowieku! Oh my god! Dobra, jedziemy dalej, mamy metro, dalej, dawno nie jechałem tym samochodem. Wow, wow, wow. Szybkie to, kurde. Czekaj, muszę się kawałek przejechać nim, żeby się zapoznać z tym autkiem, ale jest takie strasznie gwałtowne, wiesz? Wow, wow, wow. Ale gwałtowne. Ja nie wiem, czy dam radę je opanować tak fajnie. Tu mamy jakiś drop. A, zerknę, zobaczę, co tu jest. Ja zapomniałem, że... Tutaj jest taki hardcore podczas tych wyścigów. O, tutaj kogoś mamy. Nawet nie spojrzałem na mapkę. Patrzcie, tutaj są jakieś takie kłody, różne takie rzeczy. Przez to się przegrywa pojedynki nieraz. Pięć biegów, 200 na godzinę, koniec. Patrz, nie mogę tam tego typka dogonić. Czekaj, bo czym ja tu trąbiłem? A tym, kurde, złym trąbiłem! Nie tym przyciskiem trąbiłem, co trzeba, okej. Okej. Jedziemy... O, nie. Jedziemy znowu w ten las paskudny. Ale dobrze jeździ, gościu. Ja pojadę tu. Dobrze trąbiłem? Mam nadzieję, kurde. Tak, bo wyjechałem z tego miasta. Nie jechałem według GPS-u. Wyjechałem z miasta, a tam przez miasto, wiesz, jeszcze ściany są i tak dalej, nie? Ja pierniczę, nie da się wyprostować tego auta. Gaz, 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 gaz. Gaz, 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 gaz. Na lotnisko. O piątka, kurde, chciałem na szóstkę zmienić, a tu nie ma! Dobra, wolno, wolno. Jest! Haha! Pięknie! Udało się! O kurczę, też był ciekawy pojedynek. No dobra. Mamy trajkata? Nie, to jest trackhawk, kurde, już mi się myli wszystko. O kurczę, dobra, tutaj coś było? O! I teraz nie, no ja już mam dziewiąty poziom, no to nie będę Mercedesa brał, ale to jest też dobre auto chyba. GT4? Nie, GT4 był dobry. Ale jest to taki niby kombiak, nie? Ale ja trajkatem sobie pojeżdżę, dawno nim nie... Trajkatem, trackhawkiem, Boże. Dawno nim nie jeździ... O, jest Lambos, dawaj Lambosa! Let's go! O nie, samolot! Siedemset metrów! Co się wydarzy? Co się wydarzy? Lambo się wydarzy! O, świetnie! Kurde, ale lipa! Tu akurat był jakiś domek zasrany. Ale ładnie gościu pojeździ, tym Lambosem nie jest tak łatwo na offroadzie sobie wyskoczyć. Patrz, czeka przed metą, widzisz? Specjalnie nie wjechał od razu. Tylko czekał chwilkę przed metą, a to dzia... Tak myślę, że bardzo ważne jest to, aby właśnie na końcu, jak robimy te pojedynki, żeby jechać jednak trochę wolniej niż pozwala na to samochód. Przynajmniej w miejscach takich jak byliśmy tutaj, nie? Bo gdybym jechał wolniej i bliżej skoczył, no to bym jeszcze zdążył wyrobić między tymi budynkami tam, nie? Między tym budynkiem. I dałbym radę go ominąć. A jechałem tak, wiesz, na pałę, tak jak ten w Lambosie. No i wyszło jak wyszło, no nie? Ale będziemy wiedzieć na przyszłość. No wiesz, uczymy się całe życie.
Oho, ktoś jedzie ze mną po dropa! A kto będzie pierwszy po dropa? O kurde, wjechał na asfalt. No to nie wiem, może on. Mak... O kurde, Macan jest dobry. To jest najlepsze auto. O, szedł. Zabrał to. Cholera! A ja mam tego małego dziada. Tą poczwarkę. Uciekamy stąd. Ty, pojedzie za mną? Coś tam się zastanawia? Ale uciekam. O kurde, chyba mnie goni. Tak, goni mnie! No, wydaje mi się, że to będzie i tak lepsze niż to, co ma, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. Volvo, okej! Okay. Macan, zapraszam! O kurde, o kurde! Nie! A! Jedź do przodu! Jedź do przodu! Korem! Ach! Nie! Ja byłem blisko tego dropa, powinno mi wziąć to! A, co za dziadostwo! Oh my god! No i co teraz? Ja nawet tam nie podjadę! Oh my god, jakiś player losowy numer. Mnie załatwi na samym początku, nie! Gościu jeszcze patrzy sobie na mapkę, jak tu pojechać. Pewnie masz dużo czasu na to. Patrz na to. On sobie pojechał tam ładnie drogą dookoła. No ja go tam nie dogonię i tak, więc sobie próbuję tutaj, a tutaj, napęd na tylną oś, koła z lat, nie wiem, 70. I zobacz, zobacz na tą minimapkę, no szkodziwa! I tak bym go nie dogonił tam, jakbym pojechał nawet tą drogą co on, bo przecież on miał dużo lepszy samochód do podjeżdżania, wiesz, w tym miejscu, nie? Ale sam fakt, że się rozwaliłem w tym miejscu i nie mogłem ruszyć, żeby wziąć V60 chyba, nie? To było auto. Boże! Ej, właśnie jechałem sobie tutaj drogą i w momencie, kiedy się zatrzymywałem i już mi wyszukało mecz, pojawił się drop w tym miejscu. Także jak się tu pojawię samochodem, to ten drop chyba powinien być. Dosłownie, jak jechałem jeszcze na mapce i zanim mi się, wiesz, to wszystko wczytało, przez chwilę pojawił mi się drop. Jestem strasznie ciekawy, czy będzie. Oho, oho, czekaj. Coś słyszę, muzyczkę. Jest! I to zaraz koło mnie. Okej. Okay. I co, od razu będę mógł go wziąć? Ty, pa. Może... Ej! O! O! Ej, no! Co jest? Gdzie mój drop? Przed chwilą tu był! Oh. Ej, no jakie chamstwo! Dlaczego tak? Ja, ej, widzieliście, że był, prawda? Nie... Dobra, tu musi być level 9. Kurde, no. Czasami ciężko jest opanować samochód, jak się jedzie na tej kamerze zewnętrznej. Najlepiej na tej kamerze się czuje samochód. Ja lubiłem sobie na tej mapie rajdowej grać właśnie na tej kamerze, bo bardzo fajnie jest, ale na tej kamerze widać, co będzie za górką, no nie? Albo co będzie za jakimiś krzakami i tak dalej. Po prostu widać dalej przed samochodem, co się wydarzy. Tak jakby dron, wiesz, leciał za tym samochodem. I to jest ogromna przewaga w tym trybie. Praktycznie ciężko jest wygrać jadąc na kamerze z maski albo z kokpitu. Może byśmy kiedyś zrobili, wiesz, taki challenge, nie? I spróbowali. Gonię tutaj jakiegoś wataszkę. Zobaczymy, czy uda mi się go złapać. Aha, co on tu kombinuje? A już sobie klakson szykuje. Nie wierzy tego autka? Co on robi? No ja go zabieram. Ej, ale ja go doskonale rozumiem. Ja go doskonale rozumiem, bo przed chwilą miałem tak samo. Chodź tutaj, mamy wypierdku. Kurczę, ale fajna mgła się zrobiła tutaj w lesie, co? Ucieka. No co ma robić, ja też uciekałem. Dawaj go, nie ma. Jedziemy. Ojej, jeszcze mnie pokona tutaj, ja nie wiem, no dzisiaj mam ciekawą pasce. No może nie do końca złą, bo tam coś wygrałem, ale... No trzeba przyznać, że tu dobrzy gracze są. Tak jak widzieliście na tym pojedynku, jak gościu jechał pod wulkan, no to już pewnie nieraz miał taką sytuację, że wiesz,
gdzieś tam się zatrzymał przy podjeździe i nie ryzykował, wiesz, podjazdu pod stromą górę, tylko pojechał sobie dookoła, tak jak napisali w książkach, nie? Fajnie sobie to popatrzył na mapkę, wszystko ten. Także już tutaj gracze są bardzo doświadczeni, to nie jest tak jak było na początku od premiery gry, nie? Od premiery tego trybu w Forza Horizon 5. W sumie on był chyba od samego początku piątki, tak mi się wydaje. Tutaj już gracze mają naprawdę zajebiste doświadczenie. I tak jak wpadam sobie do Forza Horizon 4, gdzie wiesz, jedziesz sobie przez las i nie masz żadnych kłód ani nic takiego, wiesz, pod koła nic ci nie wpada, tutaj jest milion różnych takich rzeczy. No to tam faktycznie jest dużo łatwiej, nie? A tutaj... Jednak można. Jest wiele momentów, wiele więcej momentów, gdzie możesz jednak wtopić, nie? Ty, ale ten gościu jedzie do końca, wow, nieźle. Tutaj ktoś się kryje. Co to może być? Ej, kurde, nie tym klakson znowu klikałem. Ciągle mi się mylą przyciski, bo gram dużo w SnowRunnera i tam mam zupełnie inne sterowanie na wszystko. O, gościu wziął, miał chyba jakiegoś golfa? Nie, co on tam miał? Coś takiego dziwnego miał. I teraz sobie wziął jakieś inne autko, zobaczymy. Myślę, że będzie gdzieś w tej okolicy. Dawaj, launch control, jedziemy. No chodź, 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 chodź. Muszę sobie wryć w pamięć, że ten guzik jest od trąbienia. Co on, jakieś lagi ma? Zobacz, jak skacze. No, lagi ma. Lagi ma fest. Nie wiem, czy mi się nad nim pojawi, wiesz, challenge, bo czasami się nie pojawia, jak są duże lagi. Dobra, pojawiło się. O kurde, na wprost, 2 kilometry. Co on? Patrz, jaki zlagowany, typo! Ty, co on tak ci... Ej, o co chodzi? Ja nie widzę z kim... Gościa zaraz chyba z gry wywali, czy coś, ja nie wiem, od 1000 pingu. To może w Australii mieszka, albo nie wiem, w McDonaldzie gra na laptopie. Nie ma pojęcia, ty. Dobra, ciśniemy. Trzeba go wyprzedzić, bo zaraz ze mną wygra lagami. Ty, ale no... Ja nie wiem, gdzie on jest nawet. Czy on jest koło mnie, czy on jest przede mną? Ty, ciśnie tą maszynką swoją do mięsa. O kurde, to już tutaj. Ło! Ej, co? No way. E? Czekaj, aha! Co? O! Ja nie wiem, co się stało tutaj! To znaczy, gości miał zajebiste lagi, ja dojechałem chyba do mety pierwszy i gra po jakimś czasie, znaczy... Ty, a ja tu mogę sobie tak zmienić, czekaj. Patrz! Ale wolę ten odkryty. Ej, w trybie Fortnite można to zrobić? Wow! Okej, nie wiedziałem, spoko. Ciśniemy następnego tutaj typka. Ty, no ładnie on jedzie, czemu on tak ucieka? On ma chyba dobrą furę. Nie mogłem go dogonić, tu jakiegoś dropa zgarnął? O kurde, to musi być coś dobrego, czekaj. Ja się ustawię odpowiednio na niego, bo tu jest strefa. Ty, ma chyba Mercedesa kozackiego. Nie wiem, co, chyba tak. On miał już całkiem niezłe auto, to dropa niezłego zgarnął. Ty, nie mogę go dogonić, ale jedziemy, pojedynek będzie ciekawy. O, ale ciśnie, kurde, skubaniutki. Ty, co on robi? Dawaj, ciśniemy, ziomek. Tu trzeba się ścigać. Ale ciśnie, kurde. Ten Mercedes dobry jest, ale na offroadach łatwo go wybić, wiesz? Ty, nie mogę go dogonić. Ja nie wiem, czy to dobry pomysł wyzywać go na pojedynek. O, uderzył w drzewo. Odbił się. Ty, nie mogę go... Dobra, nara. Mogę go w sumie tam teraz wyzwać, nie? Bo jak był w tym tam błocie czy coś. Ale za szybki skubaniec, szukamy kogoś innego. Kogoś łatwiejszego. Oho, tutaj kogoś mamy ciekawego. Camaro? Nie, GTR, dawaj. O nie, trochę niefortunnie dla mnie. Jedź, brońko. O kurde, GTR-em jak się rozpędzi, to koniec. Przecież on ma chyba 300 na godzinę V-Maxa tutaj. Ale ja mam broncio, może mi to pomoże. Gościu się rozwalił, okej. Nie ma źle, 9.9 bieg, kurde. Czy tyle tych biegów trzeba w bronko zawsze nazmieniać? No został gdzieś z tyłu ten typo. Dobra, ja lepiej uważam na drogę, bo tu wiesz, dosyć szybko jadę. Przez las trzeba.
Kurde, jak gęsto tutaj, jakiś gęsty klimat. Na drogę, szybko. Ty GTR-a pokona? Bronkiem? Co ty gadasz? No? Chyba tak! Nie no, bronko też jest dosyć szybkie, nie tylko te biegi mi najbardziej wkurzają, że trzeba często te biegi zmieniać. Ma 9 biegów! Jak masz automat, to spoko, sobie jedziesz do przodu i tyle, a tutaj trzeba zmieniać, wiesz. Dobra. Biorę Nissana, Nissan jednak wyższego V-Maxa ma, nie? A tamtego ciężko mi było opanować, metro. 9 graczy zostało, szukamy następnego typa. Oho, tutaj kogoś mamy, ktoś na ulicy się ustawił ładnie. To nie jest łatwy gracz. O nie, ma niski poziom, okej. Ale ja spinam po ślady, bo to jest koniec meczu. Tutaj nawet ktoś, kto ma niski poziom, może być dobry. O kurde, to jest twarde? Jedź, kuzie, GTR! Ja piernicze, nie wierzę! Ej, nie, kuzie! Jak tam to drzewo było twarde? Ono miało być miękkie! O, ty wygram! Nie! O, co się stanie? O, udało się! Wow! Ale było blisko, ty typo miał niski poziom, ale cisnął! Wow! Wow! Ej, to drzewo wyglądało naprawdę na takie, które można zniszczyć. To było chyba coś takiego, nie? Jak tutaj. I patrzcie, się rozwalają tylko te korzenie, ale drzewo stoi dalej. Ach. Mało brakowało, dobra. Final Showdown, czyli ostateczny pojedynek. Zobaczmy mapę. Kurde, ale przerąbane. Nic, jedziemy tam dalej szybko. Tutaj trzeba offroadę. O kurde, trzeba przez drzewa się przycisnąć. 10 sekund. Fuck! Dobra, tutaj. Ale jestem z tyłu. Cholera. Wyjeżdżamy szybko z lasu. I co, ten Trackhawk jest dobry? Ja nim, powiem wam, nigdy nie robiłem finału jeszcze. Także nie wiem, czego się po nim spodziewać, ale chyba wolny to on nie jest, nie? Skoro ma 9 poziom, powinien być dobry. Okej, okay. Na razie jestem trochę z tyłu, nie ma się co dziwić. Ale może jeszcze nadrobię. Dawaj, 200 na godzinę, serio, Trackhawk? On już tu powinien 3 paki mieć. No to wcale nie jest źle, jak te końcowe samochody mają niski V-Max. Nie jest aż tak źle, jak się wydaje, dlatego że... super szybkie samochody ciężko jest... O kurde, ciężko jest opanować. Nie wiedziałem, co mnie tu czeka. Wiesz, to już jest taka prędkość, że ciężko jest omijać drzewa, nie? Redukcja na 6, dawaj Trackhawk. Okej, tutaj widzę jakiś... Dogoniłem kogoś, okej. Ale jest 5 graczy, to już niektórzy są chyba na mecie, co? Dawaj. A, no... Ciekawe, co wygrało, tak chciałbym zobaczyć też, wiesz, takie podsumowanie na koniec. Jaki samochód dojechał jako pierwszy? Wiesz, bo teraz nie widać tylko kto wygrał. Ale nie widać, kto dojechał jako pierwszy, jaki samochód nie wygrał. Ale trzeba przyznać, że Trackhawk nie jest jakiś super szybki, to przyspieszenie jest takie... Właśnie to przyspieszenie powinno być bardzo dobre, nie? Skoro ma 9 poziom, a to przyspieszenie było tak na poziomie 6, no 5 może nie, ale 6, 7 poziom przyspieszenie i V-Max w okolicy 200 km na godzinę, to trochę brakuje, nie? Tak do 250 jakby dobijał, to by było w sam raz na 9 poziom, zgadzacie się? Jezu, co ja się tu nakrzyczę na tych odcinkach z tej serii, to szkoda gadać, ale co ja poradzę, jak to jest takie emocjonujące, no. Trzeba drzeć papę i tyle. Czekaj, o, zabieramy. Kurde, jak to długo hamuje. A, kto to tutaj dropa sobie zgarnął? Volvo?
Chodź, Volvo. Zobaczymy, czy Volvo byłoby lepsze. Bardzo ciekawy pojedynek. Zobaczcie, to jest dokładnie odwrotność tego pojedynku, na którym wtopiłem, co miałem tego garbusa. Gdybym wziął wtedy Volvo i jechał sobie z tym autkiem, nie? To by było bardzo ciekawe, ty. Jest dokładnie odwrotność tego pojedynku. Zobaczcie, nawet z tej samej strony jedziemy i w tym samym miejscu jest punkt końcowy. Wow, to się rzadko zdarza, nie? No dobra, jedziemy. I teraz chyba zgapię trochę od tamtego typka, który wybrał ten taki lżejszy podjazd i pojechał sobie dosyć ładnie, nie? Chociaż musicie brać pod uwagę to, że Volvo ma napęd na 4 buty. Ja zresztą też. A tamten Garbi miał napęd tylko na 1 but, czyli na, no, w sumie na 2 buty. Czyli na tylne koła. Ty, ale powiem ci, że ten Macan... No, my już jedziemy pod górę. Rozwalamy tu jeszcze jakieś, wiesz, rzeczy. Ciężko. Ten gościu chyba też wiedział, że no, nie będzie łatwo tutaj podjechać. Ktoś już mnie tu ściga, jeszcze w ogóle jakiś gracz oddzielny, z osobna w ogóle, taki, wiesz, nie w pojedynku. Ciekawe, co on tutaj robi. Pewnie ma jakąś dobrą furę i liczy na to, że jak podjedziemy sobie pod górkę, to mnie od razu wyzwie na pojedynek i... I cyk, cyk. Czekaj, muszę się obejrzeć, zobaczyć, jakie ma furę. Jakiś piąty poziom, nie? Dobra, ja mam tutaj trik. Ja go trochę oszukam. Podjadę sobie tu. On jedzie za mną, wiecie po co on jedzie. I teraz sobie zawrócimy. O kurde, ty. Skąd on może tak mnie robić? Czekaj, nie to chciałem. Dobra, jedziemy tutaj. Ty, on mnie widzi? Ja nie wiem, czy on mnie widzi. Dobra, mamy mini. To jest ciekawy samochód. Jeszcze nie chcę, żeby mnie od razu wyzwał, żeby była lipa. O, jest typek. Dawaj go. Piątka, fokus, okej. Okay. Prawie mnie rozwalił ostatnio na końcowym pojedynku, ale tutaj zjazd powinienem mieć lepszy od niego. Znaczy, kurde, on ma większego V-Maxa, ale... Właśnie, jego będzie tutaj zajebić... Znaczy, mnie też będzie rzucać, ale ja mam lepsze zawieszenie, wiesz. O kurde. Ja pierniczę. Ja już mam... shit! Nie! Ale tu bym chciał na padzie grać, cholera, przy tym zjeździe. Znaczy myślę, że Focus i tak mnie przegoni przez V-Maxa wyższego, nie? Ale jednak powinienem lepiej pokonywać te wszystkie nierówności. No nie wiem, czy to mi to pomoże, zobacz. O Boże, Mini to jest gotowa przegrana. O, co to było? Mini to jest chyba gotowa przegrana, nie? Jedź, jedź, jedź. 130 km na godzinę to jest poziom garbus. Ojej, ja mogę zostać przy tym Macanie, co? Patrz, jak mnie Focus robi. Patrz, 130 i nie chcę więcej, no co jest? Co mi po tym zawieszeniu i czwartym poziomie? 130, kurde! Zobacz go. No tu mnie wyprzedza jakieś inne dziadostwo, ty, no. Czy on już wygrał? Okropne jest to Mini. Ty, no nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym to Mini mogłoby faktycznie wygrać. Nawet na swoim poziomie z jakimś innym samochodem, no. Chyba tylko, że z Mini. Przecież to jest poziom garbus, jeśli chodzi o... No garbus jest szybszy, przecież on dochodzi do 200 chyba, nie? Nie od razu, ale wiesz, no tego V-Maxa ma ze 200 na godzinę. O co chodzi, ty? Whee! O, chciałem wyskoczyć. Cholera! Tak myślę, że mogłem wziąć Volvo tego przeciwnika. Volvo miałoby tak gdzieś z 250 km na godzinę prędkości maksymalnej, nie? Miałbym większe szanse, żeby wygrać tamtym typem, Jezu. O nie, ktoś coś szybkiego wziął i mnie właśnie ciśnie. O nie, niedobrze. Co to tam jedzie, czekaj. S1 Audi. To może pójść nie tak. Czekaj, ale S1 chyba nie ma takiego V-Maxa wysokiego, nie? Zobaczcie, ledwo mnie teraz podgania. Ja bym zaryzykował. Jedziemy. 2,6 km. Typa będziemy spychać. Kurde, nie udało się. Za późno zajechałem mu drogę. Tutaj chciałbym właśnie grać na padzie, albo mieć tą drugą kierownicę, że mogę się obejrzeć do tyłu, w którym miejscu on, wiesz, podjeżdża, nie? I wtedy mu zajechać drogę. Wydaje mi się, że garbus może być cięższy od S1 Audi,
i mógłbym go dobrze zepchnąć, ale tutaj to ciężko będzie coś ugrać. No ale zobaczcie, 190 km na godzinę garbusem, tamten miniacz, 4 poziomy wyżej, nie? 130 km na godzinę, co prawda po gorszej drodze, ale no i tak. What? Ej, jecha... O co chodzi? Pokonałem tego typa! Ej, szkoda, że nie widzieliście finału, bo ja już spauzowałem nagrywanie. Co ten typo zrobił? Ej, gościu jechał, nie wiem, czy za szybko, czy jak? Garmin go pokonałem! Ja byłem pewny, że to przegram, nawet nagrywanie wyłączyłem. Ej, finish był gdzieś tutaj. I... Ty pojechał lotniskiem, no mocno się rozpędził, musiał gdzieś wyskoczyć albo coś. Ej, był na drodze finish w tym miejscu. I ty po jakoś bokiem przejechał, nie wiem jak on mógł to ominąć, to było na asfalcie. I ja po prostu wjechałem sobie Garmin, myślałem, że to jakiś lag jest, że się jeszcze wyścig nie zakończył. A ty po prostu nie trafił i przegrał z moim garmusem. Cholera, co za niefart dla niego. O kurde, ja się tu wróciłem specjalnie, żeby wam opowiedzieć tą historię. Oj, ja mam teraz zajebiście dużo do przejechania. Ale głupi pojedynek. Dobra, z jaką prędkością jedzie ta strefa? Może jeszcze wjadę, no. Jesteśmy na dobrej drodze, nie powinno się chyba nic złego stać. No ale właśnie, ile S1 wyciąga? No 211, 213. No to dobra, no to jest wyższa prędkość niż Garmin, nie? Tam jeszcze była prosta droga, że kościu to przerypał. On chyba już dzisiaj nie zagra w Forze. O, ja nie widzę tej drogi, kurde. Od tego śmiania się, wiesz? I tu jakiś typ jest, dawaj go od razu, rozpędzony jestem, to elo, jedzie. O kurde! Nie wyrobiłem na drodze. Kurcze, słabo to skręca. Co to tam jedzie z przodu? Nie wiem. Czekaj, to jest Porsche? Porsche chyba. A, spróbujemy Porsche, no. A czekaj, tu jakiś drop jest. Ja sobie poszukam dropa, bo Audi to tak niepewnie się czuje w Audi. O, tu jest Carrera, ale co słabe, kurde no. Typo w ogóle ucieka w Porsche. Czemu się nie chcą ścigać? Mają takie dobre samochody. O, patrzcie, ten tor owalny w trybie Fortnite też jest. A to ciekawe. Ja coś mam wrażenie, że gdyby się pojawił tu jakiś drop na tym, na stadionie, to mógłby się zbugować przez ten tor. Ciekawe. Myślałem, że jednak tutaj to będzie wyłączone, bo widzieliście przed chwilą, że chciałem sobie tam wyskoczyć samochodem na... no tam chciałem wyskoczyć na tym lotnisku, na festiwalu Horizon. I no nie było tej skoczni, znaczy ona zniknęła w momencie, kiedy mi się wczytał tryb Fortnite, nie? O, tutaj coś mamy, może będzie... O, typa mamy jakiegoś, dawaj, jedziemy. Let's go! Porsche, drugi poziom kontra... Moje Audi! Jedziemy! Dobra, jakiś tu asfalt złapiemy sobie. Dobrze, że tego dropa nie wziąłem teraz. Ej, gościu w ogóle... On nie jedzie. Zatrzymał się tam w miejscu, chyba wychodzi z gry teraz. Ty, patrz ile tutaj na tym festiwalu jest dropów różnych. Wow, bardzo dużo. Tutaj dwa i pojawił się Audi. Dobra, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że ten drugi nie był jakiś lepszy czy coś. Let's go. Okej, tu mamy coś. Jest, co to takie? Ojej. Co to takie słabiaki teraz się trafiają? Tutaj mamy kogoś, ale jesteśmy w środku strefy, także to będzie loteria, w którą stronę będziemy jechać. Coś czuję, że obydwaj będziemy musieli zakręcać, jeśli uda mi się go dogonić. A to Porsche, dobra, musimy skręcać w lewo, okej. Znowu Porsche? Kurde, jakiś wysyp, szósty poziom, oj, może być nie za dobrze dla mnie. O kurde, 3 km, daleko. Ciśniemy, o ładnie tam kurde leci gościu, 200 na godzinę. Już mogę zostać przy Audi S1, cholera. 200, o no, niedobrze. No nic, jedziemy na przełaj, nie? O
Kurde, o kurde, jedź, 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 jedź. Dobrze, nie trafiłem w drzewo jeszcze. Uuu. O nie! Kurde, zero przyspieszenia, jedźże! Kurde! 700 metrów. Jadę do końca, bo kurde, wygrałem przed chwilą garbusem. Różnie to może być, nie? Strasznie lekki ten samochód, który jadę teraz. Się odbija od tych... O kurde, dobra, to już po temacie. Szkoda, znaczy bardzo żałuję, że nie nagrałem tego pojedynku, znaczy nie nagrał się ten pojedynek całościowo, jak jechałem garbusem kontra Audi S1. To był, wydaje mi się, najlepszy pojedynek z całego tego... Jezu, język mi się plącze, sorry, ale... Kurde no, emocje zajebiste. O! Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do zobaczenia na następnym. Trzymajcie się, na razie. Hejas.